Szef dał mi wybór. Albo idę z nim do łóżka, albo stracę pracę. A ja porozmawiałam sobie o tym z jego żoną. Czyż to nie jest interesujące nagranie? Wystarczy umieścić je w internecie, a każdy dowie się, kim jest twój mąż. To nie tylko wstyd, ale też strata dla firmy. Czego ty ode mnie chcesz? Pieniędzy? Spojrzała na mnie ze złością. Karolina, 27 lat. Ta praca była spełnieniem moich najskrytszych marzeń. Robiłam coś, co sprawiało mi przyjemność, zarabiałam naprawdę przyzwoite pieniądze, a relacje ze współpracownikami były bardzo dobre. Jedynym problemem był mój przełożony. Wydawało się, że ma słabość do młodych kobiet, które pracowały w naszej firmie. Na początku nie mogłam mu wierzyć, że taki jest. Faktycznie na korytarzach krążyły pogłoski, że nie odpuszcza żadnej nowej pracownicy. Ale sądziłam, że to tylko plotki. Jego postawa wobec mnie była nienaganna. Był uprzejmy, uśmiechał się, komplementował moją pracę, ale to wszystko. Nie było żadnego niewłaściwego zachowania jak dotykanie, czy na przykład podglądanie. W pewnym momencie zaczęłam podejrzewać, że ktoś celowo próbuje mu zaszkodzić. Może z powodu zazdrości o jego dochody, stanowisko, czy też wpływy. Być może to same kobiety oferują mu wdzięki, mając nadzieję na szybki awans czy przywileje. Słyszałam o takich przypadkach. Rzucanie fałszywych oskarżeń było na porządku dziennym. Podzieliłam się swoimi przemyśleniami z Mileną, koleżanką z biurka. Zaprzyjaźniłyśmy się i czasami po pracy wybierałyśmy się na jednego drinka albo kawę. Czy ty oszalałaś? To zboczeniec i degenerat, który nie umie trzymać rąk przy sobie. Zdenerwowała się. Nie przesadzaj dla mnie, jest w porządku, odpowiedziałam. Naprawdę? W takim razie mam nadzieję, że tak pozostanie i że nie będziesz miała okazji przekonać się, kim naprawdę jest. Westchnęła. A ty się przekonałaś? Próbowałam ją nakłonić do zwierzeń. Nie, co to za pytanie? Wyraźnie się zmieszała i była zaskoczona. Widzisz, a rozpowiadasz plotki na jego temat. Zwróciłam jej uwagę. Walczyłam o niego niczym lewica. Byłam przekonana, że to uczciwy i porządny człowiek, a głupie baby wymyślają ploty. Parę dni później mój przełożony zaprosił mnie do swojego biura. Byłam absolutnie spokojna, nie spodziewałam się niczego złego. Wkrótce mieliśmy zacząć pracę nad nowym projektem, więc byłam przekonana, że chciał o nim porozmawiać. Przecież bardzo mnie chwalił. Mówił, że ma ambitne plany związane z moją osobą i chce powierzyć mi bardziej odpowiedzialne zadania. Od początku rozmowy skupiliśmy się na zawodowych tematach. Szef kulturalnie zapytał, czy dobrze czuję się w firmie, czy jestem gotowa na kolejne wyzwania. W pewnym momencie wstał od biurka i podszedł do mnie. To doskonale. W takim razie musimy przedyskutować kilka kwestii, ale nie tutaj. Znam urokliwy mały hotel poza miastem. Zabawimy się i zrelaksujemy, powiedział, uśmiechając się rozbawiony. To było jak grom z jasnego nieba. Przepraszam? E, chyba nie do końca rozumiem, wymamrotałam. Chwycił mnie za ramiona. Słuchaj uważnie, musisz tam być o dwudziestej i nikomu ani słowa, bo pożałujesz, powiedział, podając mi wizytówkę z adresem hotelu. Następnie, jakby nic się nie stało, wrócił do swojego biurka i zabrał się do pracy. Nie wiedziałam za bardzo, co zrobić i jak się zachować. Bez słowa opuściłam gabinet i ruszyłam powoli w kierunku swojego działu. Byłam tak rozczarowana i zła, że nie mogłam powstrzymać łez. Milena natychmiast to zauważyła. Zabrała mnie na rozmowy do Łazienki. Otrzymałaś ofertę nie do odrzucenia? Zapytała wprost. Tak. Odpowiedziałam skinieniem głowy. Wiem, że mało to pocieszające, ale większość z nas tego doświadczyła. Ale ty nie miałaś szczęście, odparła, a ona na moment zamilkła. Ja również, w końcu przyznała. Co? Jak to? Przecież pytałam i zaprzeczyłaś, zdumiałam się. Czy to naprawdę jest coś, czym warto się chwalić? Czy to, że ze strachu przed utratą pracy poszłam do łóżka z tym potworem? Powinno być powodem do dumy? Zastanów się, czy to było dla mnie przyjemne. Na samą myśl o tym chce mi się wymiotować. Skrzywiła się Milena. I nie przez dziś wstawiłaś się? Nie zgłosiłaś tego nikomu? Nie mogłam uwierzyć. A kogo miałam poinformować? Przełożonych? Milena machnęła ręką. W końcu to on jest tutaj jak Bóg. Zarząd tańczy, jakim zagra. A co do policji... Jedna z koleżanek zgłosiła kiedyś podobną sprawę, ale postępowanie zostało umorzone. Straciła pracę i jedynie cudem uniknęła oskarżenia o pomówienie. Ten mężczyzna ma doskonałych prawników i kontakty. Nikogo i niczego się nie boi. Nikt zastanów się, naciskałam. I była bardzo dobrze poinformowana. Miała również numer telefonu do domu szefa. Wyciągnęłam go od niej pod byle pretekstem. Oczywiście nie pojechałam do hotelu. Przypuszczałam, że szef będzie na mnie wściekły. Faktycznie kolejnego dnia od razu mnie wezwał do siebie. Posłusznie udałam się do jego biura. Zanim weszłam do środka, nacisnęłam guzik nagrywania w ukrytym w mojej kieszeni dyktafonie. Wygląda na to, że praca nie jest dla ciebie priorytetem. Drogie dziecko, zawiodłaś mnie. Do końca miesiąca spakuj swoje rzeczy i do widzenia, oświadczył lodowatym tonem. Zrobiłam smutną minę. Przykro mi szafie, zdziwiło mnie to zaproszenie. Nie rozumiałam o co Panu chodzi. Czy jesteś aż tak głupia? To proste, jeżeli będziesz dla mnie miła i dobra, to ja będę miły dla ciebie, a jeżeli nie, to się pokłócimy. Ale przecież jestem dla Pana miła i dobra. Pracuję sumiennie, dokładam wszelkich starań. Udawałam, że nie wiem, co ma na myśli. Nie o takie starania mi idzie. A o jakie? O seks? Dociekałam. No, w końcu zrozumiałaś. Ale ma pan żonę, trochę mi niezręcznie. Udawałam skrępowaną. Podszedł do mnie. A co ma moja żona do tego? Nie myśl o niej, jest bez znaczenia. Więc jak, będziemy przyjaciółmi czy wrogami? Uśmiechał się. Inne kobiety nie odmawiały, jak przypuszczam. Podpuszczałam go. Oczywiście, że nie. Były rozsądne. Mam nadzieję, że Ty również okażesz się rozsądna i klepnął mnie po pośladku. Jasne, że tak, odparłam z uśmiechem. Doskonale spotkamy się pojutrze w tym samym miejscu i o tej samej godzinie. Rzucił zadowolony i wrócił do swojego biurka. Kiedy opuszczałam jego pokój, chciałam wręcz podskoczyć z zadowolenia. Wyszłam na zewnątrz budynku i wybrałam numer do jego domu. Telefon odebrała małżonka. Mam dla pani bardzo ciekawe wiadomości na temat pani męża. Może umówimy się na spotkanie i porozmawiamy? Zaproponowałam. W słuchawce przez chwilę zapanowała absolutna cisza. Kiedy i gdzie się spotkamy? Spytała w końcu. Może być dziś o godzinie siedemnastej, ale niech pani nic nie mówi mężowi, odpowiedziałam, podając jej adres znajomej kawiarni. Nie było to najprzyjemniejsze spotkanie. Szczególnie, gdy wyjaśniłam całą sytuację i odtworzyłam nagranie z dyktafonu. Małżonka szefa na przemian czerwieniła się i bladła, przeklinając go cicho. Czyż nie jest to interesujące nagranie? Wystarczy umieścić je w internecie, a każdy dowie się, kim jest twój mąż. To nie tylko wstyd, ale też straty dla firmy, powiedziałam. Czego ode mnie chcesz? Pieniędzy? spojrzała na mnie ze złością. Nie, moje żądania są proste. Chciałabym, żebyś wyjaśniła swojemu mężowi, że powinien trzymać ręce przy sobie. Słyszałam, że masz duże wpływy w firmie. Powiedziałam, wręczając jej kopię nagrania. Faktycznie, mogę to załatwić. Czy jest jeszcze coś, czego oczekujesz? Zapytała. Chciałabym utrzymać pracę. Wprawdzie zacznę poszukiwanie nowej, ale to nie jest łatwe. Powiedziałam ze smutkiem. Tym się nie przejmuj, polecę cię mojemu przyjacielowi. Czy to już koniec naszej rozmowy? Chciałam wstać, ale ona mnie zatrzymała. Czy mogę mieć pewność, że jeżeli załatwię wszystko, mogę polegać na twojej dyskrecji? Zapytała. Oczywiście, zapewniłam. Od tamtego dnia minął już miesiąc. Jak się domyślacie, nie doszło do spotkania z moim przełożonym w hotelu, położonym poza miastem. Przez siedem dni je pojawił się w pracy. Kiedy w końcu się zjawił, zdecydowanie mnie unikał. Nie jestem na bieżąco z sytuacją w firmie, gdyż pracuję obecnie w innym miejscu. Żona mojego dawnego szefa dotrzymała obietnicy i poleciła mnie innemu swojemu koledze. Obecnie moją przełożoną jest kobieta. Na moje szczęście. Za nami historia numer jeden czas na historię numer dwa. Mąż chce spędzić sylwestra z byłą, narzeczoną mi jej facetem. No to chyba jest lekka przesada. Jesteśmy z mężem dość liberalni i faktycznie do wielu rzeczy podchodzimy na luzie, ale uważam, że spędzenie Sylwestra z byłą narzeczoną to przegięcie. Gdy poznałam Tomka, spotykał się jeszcze wprawdzie z Ingą, ale ich związek zmierzał ku końcowi i widziałam, że oboje się męczą, ale nie chcieli z tego zrezygnować, bo byli po zaręczynach. Po kilku tygodniach, gdy spotkaliśmy się na jednej z domówek, okazało się, że nie są razem, a mi zaświeciły się oczy, bo wiedziałam, że mogę wtedy przystąpić do działania, bo Tomek zawsze mi się podobał. Nie byłam jakoś agresywna w tych podbojach, ale dawałam mu znać, że jestem nim zainteresowana i szybko to przyniosło skutek, ponieważ już po dwóch latach byliśmy małżeństwem. Uważam, że mamy wiele wspólnego i podchodzimy do wielu kwestii tak samo i kompletnie na luzie, ale wydaje mi się, że ostatnio to, co Tomek zaproponował, jest przegięciem z jego strony, i mam nadzieję, że nie dojdzie to do skutku. W naszym towarzystwie cały czas jest Inga, od jakiegoś czasu spotyka się z mężczyzną i nasze drogi się przecinają. Ale kończy się tylko na tym, że mówimy do siebie część i pytamy co słychać. Nie pomyślałabym nawet, żeby kiedykolwiek umawiać się z nią na imprezę, a już na pewno nie chciałabym spędzać z nią Sylwestra, bo to dość ważna data. Wychodzi na to, że mój mąż ma kompletnie inne zdanie, ponieważ przyszedł do domu ostatnio z propozycją spędzenia Sylwestra z Ingą i jej nowym facetem. Spojrzałam na niego dość wymownie i zapytałam, jaką sobie to wyobraża. Mielibyśmy wszyscy razem usiąść przy jednym stole, wypić szampana, żartować i wspominać dawne czasy. Dla Tomka nie ma kompletnie problemu. Uważa wręcz, że jest to oznaka tego, że ma dystans do byłej partnerki, a ja uważam, że tutaj nie ma na to miejsca. To, co było kiedyś, niech zostanie w przyszłości, i nie puka do drzwi w przyszłości, bo nigdy nie jest to dobry pomysł na dbanie o relacje. Myślę, że nie jest to coś niebywale wymagającego, a on swoje. Wiktoria. Drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czekam na wasze komentarze, no i, jak zawsze, proszę o subskrypcję. Także dziękuję, do usłyszenia już w następnym odcinku.